Witam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Żniwek, a to jest moja przygoda w Minecrafcie na modach. No i dzisiaj mam dla Was oczywiście kolejną modyfikację do opisania, do przedstawienia. Zaraz Wam pokażę, co to jest za modyfikacja. No, oprócz tego mam też shadery, na których teraz będę sobie grał. Myślę, że zawsze już. O nie, te cienie chmur są nieciekawe, nie wiem po co to jest dodane. Nie wiem, jakoś nie pasuje mi to, że tu mi się robi ciemno, jakoś tak niefajnie. Właśnie już raz zabiłem sobie słonia. Może przyznać, że dosyć spory jest. I mam wrażenie, że zaraz nas stratuje. Ale nie, bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa. Niestety kieł z tego słonia mi nie wypadł. Chyba z niego coś takiego wypada, tak mi się wydaje. Tak czy siak, okej. Myślę, że z szadrykami będzie to fajnie wyglądało, jak dla Was też. Także tak to zostawimy. No i może na początek. Nie, muszę jeszcze po kilo. Sobie tutaj odłożyłem wszystko. Tak troszeczkę się przygotowałem, ale też nie miałem aż tyle czasu, ile bym chciał, żeby to zrobić. O, patrzcie, mały konik nam się tutaj trafił. I dobra. No właśnie, to jest właśnie to, że nie mam tego kilo, po którym muszę tutaj wejść. Tak właśnie to, tak wyszło, że muszę tutaj zmarnować, a to jeden kobyl, to mniejsza o to. Bo właśnie mam tutaj gdzieś kilo w mój, o tutaj są rzeczy, które miałem w ręce. Ja to sobie tak zrobimy. Miecz sobie zrobię nowy, bo tam mi się dobra, tutaj to zostawimy w sumie. Siedzonka. Aha, dobra, czyli tu mamy tak deski, to niepotrzebne nam teraz, tu mam jeszcze to. Dobra, czyli tu mamy to, co chciałem. Tutaj mamy te nasze skrzyneczki. Książeczkę ze sobą mam. Drewna nie brałem, dobra, tu wrócimy i się w to pobawimy. Dobra, teraz koblaka nie mam, żeby to zamurować, ale trudno. Będzie, że nam się nikt nie włamie. Dobra, także co, wbijamy do domu. Zobaczcie tą wodę. Kurde, to jest epic, no, to jest taki efekt. Zobaczcie, jak to fajnie. Zobaczcie, jak to się rozmywa. To jest, kurczę, też mod na zupełnie osobny odcinek, bo przecież to jest tak czysta epickość, naprawdę. To jest cudeńko. Zobaczcie, jak to wygląda, no. Oczywiście obniżyłem sobie jasność tak do 50%, bo wtedy tak jest taki lepszy efekt jeszcze. Zwłaszcza tych tutaj oświetlenia. To się też kojarzą trochę w sumie bez sensu, ale cóż, to już pewnie nie da przerobić. No właśnie, tu mi się postawiło, a nie mam kilofa, bo nie wiedziałem, jak to wmontować. No i to jest właśnie przykład zastosowania tej modyfikacji dzisiejszej. Modyfikacja nazywa się BiblioCraft, co widzicie właśnie w tytule. I ta modyfikacja pozwala nam nie tylko na dodanie takich oto rameczek, bo podobne ramki mamy w Minecrafcie, czystym Minecrafcie bez modyfikacji. Ale jest to modyfikacja, która pozwala nam dodać na przykład tutaj trzy przedmioty w ramkę. Ja to może zaprezentuję. Musimy mieć pustą rękę, trzymamy kucanko i prawy przycisk myszy. Otwiera nam się tutaj GUI, w którym możemy wmontować jakieś przedmioty. To właśnie te trzy przedmioty się znajdują w tej skrzyni, jak widzicie. Tutaj one są. Sobie tam można fajnie właśnie oznaczać, fajna sprawa właśnie odnośnie magazynu, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, że w magazynie właśnie takie coś będzie, bo to właśnie po to w sumie jest. To jeszcze to przemontuję, przerobię jakoś, wymyślę, jak tutaj zrobię dokładnie, nie wiem, jak tutaj rozplanować jeszcze. No i tu właśnie będzie druga skrzynka, gdzie sobie zamontujemy. Można z przodu? Nice, można. Gdzie sobie wmontujemy jedzonko? Tu możemy dwie w sumie zrobić, bo tego troszkę więcej będzie. Tak, ten przycisk najpierw z tej strony. I może tak. Chleb tu wrzucimy. Czegoś tam dużo. W sumie zboże i może nasionka tutaj do jednego. Tak wiecie, coś tak łączy w sumie. Czyli najpierw to sobie wrzucimy. No i teraz tutaj. Co tu mamy jeszcze? Rotten flesza tu mamy. I w sumie nie za dużo już innego jedzenia. Szczerze mówiąc, trzeba by się wziąć. Przecież te roboty. Dobra, damy grzybki, bo wiadomo, że tak będzie całe jedzenie, ale tak ogólnie Wam zaprezentuję tutaj, właśnie tak to wygląda. Te przedmioty tutaj się znajdują. I wiecie, taki właśnie fajny patent, że wiemy, co jest w środeczku. Dobra, to sobie zostawimy, bo to będę sobie teraz wcinał. Są dwie skrzynki, to sobie na razie gdzieś postawię, jak zmieszczę. Może tutaj. Tu nie, bo tutaj nam się połączą. Tu nie możemy. To też nie. No trudno, czyli tutaj jest miejsce, ok.
Także no, także tak to jest część tej modyfikacji oczywiście. Zaraz wam zaprezentuję resztę, tylko wrócimy się tam po drewno, bo głównie bazuje to oczywiście na drewnie. I to niestety tylko tym standardowym, nie ma tu wsparcia, co w sumie dosyć oczywiste. Kurczę, teraz razi, wiecie, to jest takie fajne, wychodzimy z jakiejś jaskini czy właśnie z domu i od razu jesteśmy po prostu porażeni, wiecie, takim blaskiem słońca. Bardzo fajny efekt, naprawdę taki realistyczny. Zobaczcie, teraz tu wyjdę. O, daję po oczach, no i zaraz się nam wzrok przyzwyczaja, bardzo fajnie to jest zrobione. No i okej, teraz musimy wziąć sobie troszkę drewna. Bo zobaczcie, można najpierw tak, można najpierw te recepturki. Recepturki już sobie włączamy. A, gdzież one są? Tak, może no, coś na drewno to znajdę. Niektóre właśnie recepturki wymagają drewna, niektóre tych półpłytek z drewna. Ogólnie wszystko, większość z drewnem. Tam jest kilka rzeczy też więcej. No i okej, tutaj nam się zaczynają zaczyna się ta modyfikacja. Jak widzicie, mamy też te biblioteczki na książki. Chyba nie działają z tym stołem do enchantowania, takie mam wrażenie. Ale byłoby to dobre, bo przecież byśmy mogli sobie troszkę oszukać bez tych książek, z którymi mam problem. No ale cóż, raczej nie. Także widzicie, tak to się kraftuje, nie będę już pokazywał, bo nawet nie mam tego drewna pewnie. Tutaj mamy taką półeczkę na nasze potki, na nasze miksturki. Także jak ktoś się w to bawi, to może sobie, wiecie, tak zrobić w tym pokoiku alchemika, taki, wiecie, fajny wystrój z tymi półkami. Tutaj mamy taką półeczkę na przedmioty z różnych, te właśnie z różnego rodzaju drewna, jak widzicie. Jungle Shelf, pierwsze, tak to wyglądają mniej więcej jak na tych miniaturkach. Tutaj mamy takie biurko. Właśnie nie wiem, po co ono konkretnie jest, czy to jest jakoś. Może sobie jedno takie zrobimy, wiecie, żeby wam pokazać chociaż jedną rzecz. Tu mam właśnie akacjowe, niestety akacjowe sprawdzałem i nie chcą działać. A czy ja mam inne drewno właśnie, to jest problem. O, jest tutaj, dobra. Także tak, miało być. Miało być pochodnia pióro. Pióro, jedno pióro bez jaj. Nie, jest więcej, dobrze, jest więcej. Takie coś. Tak to było? Już tak. Stół? Nieźle, myślę, że to jest to kowadło i tak, what the fuck, z drewna. Dobra, i mamy dębowe biurko. Ja sobie wyjdę, sobie gdzieś postawię na zewnątrz. Na moment tylko. Tak to wygląda. A, wooden desk. I co, możemy coś położyć? Książki tylko. Oj. Tak, chyba tylko książki, wiecie co. Na to wygląda, że tu kładziemy taki stos książek. Wiecie co, ja mam jedną książkę, może spróbujemy tutaj wrzucić. Nie, nawet cztery książki, dobra. Nie, nie mam pojęcia, co tu wrzucić. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem, co można tu władować, ale coś tu powinno dać się włożyć, skoro jest taka możliwość jakby. I patrzcie, jest fajna, pochodnia się pali, jest takie pióro tutaj z kałamarzem, także. Także bardzo fajnie, co tu wrzucimy. Także no ciekawie, ciekawie, tylko trzeba właśnie się dowiedzieć, cóż możemy tam umieścić w tym biurku. Także to jest to. Widzicie, jest jakiś stos książek na tym takim mini rysunku, więc książki powinny dać się tam włożyć, tylko nie wiem, bo trzeba jakieś inne książki, zaraz się dowiemy. Gdzież moja książka zniknęła, o właśnie. Dobra, także jedźmy dalej. Tutaj mamy już z czegoś innego. Co jest? Jakieś coś. Gdzie jest reszta? Czy jest tu reszta? Tak, reszta wymaga chyba półpłytek, także musimy wziąć sobie półpłytki. Czy tam płyty, nieważne jak to się nazywa po polsku w tym spolszczeniu. No i tu mamy właśnie taką półeczkę na bronię, na ogólnie na narzędzia. To jest takie coś, że możemy cztery narzędzia tam umieścić. To może to właśnie też zrobię, to może się kiedyś przydać. Sobie coś skraftujemy, takie coś. Nie. O, tak dobrze. Żelazo. Każda skrzynka po kolei. Dobra, tak to trzeba zrobić. I
tutaj. O, dobra, czyli dębowy ufit należy. Kurczę, zachód słońca mamy. Dobra. Szybko. W sumie to sobie zrobimy w naszym magazynie. Już powiesimy. Szybko, szybko. Weźmy to badziewie. Topora. I łuka. I strzałę. Nie, dobra. Zróbmy tak. Troszkę prześpimy. Będzie git. Zobaczcie, taki fajny zachód mamy. Troszkę tak dziwnie wygląda, szczerze mówiąc, ale okej, niech będzie. Mamy zachód i zobaczcie, jaki jest dziwny efekt. Dla mnie jest troszkę przesadzony i troszkę to psuje mi tutaj ogólnie wrażenia estetyczne, ale może tak miało być, taka ponura, ciemna noc, coś w tym stylu, bo zawsze były takie rozjaśnione, takie strasznie jasne i one były nierealistyczne. Nie wiem, co się stało z tym, co mi tutaj się popsuło, no ale cóż, naprawimy. Zaraz zobaczycie, co się dzieje, kiedy jest noc. Właśnie tak jakoś niefajnie to wygląda, szczerze mówiąc. Według mnie przynajmniej to tak niefajnie. No, dalej, bo właśnie chcę pokazać. O, właśnie, nagle przeskakuje nam na taki efekt bardzo mroczny, taki strasznie ciemny. Fakt, że to może symuluje noc, ale mogłoby troszkę albo subtelniej przechodzić w ten efekt, albo takie ogólnie to takie, widzicie, przeszarzenie wszystkiego. Praktycznie wszystko robi się nagle szare. Aż za mocno, według mnie, też szare, tak. Przynajmniej nie tak nagle powinno się to dziać, bo słońce jeszcze w sumie świeci, a tu już kurczę strasznie ciemno. Także jak dla mnie troszkę ten efekt jest aby niedopracowany jeszcze, bo to wiecie, cały czas jest w fazie produkcji, więc tutaj ja tam cały czas Sonika śledzę. Chyba niedługo przeznaczę też troszkę, o teraz księżyc nam świeci, troszkę pieniędzy dla niego. Jakąś dotację zrobię, wtedy jak się zrobi dotację, ma się też nawet dostęp do każdej wersji, którą Sonic wyda. Taką, bo on co kilka wersji jest taka dla wszystkich. O, zobaczcie, tak. Ej, w zbroi jest. Tak wyglądają pochodnie w nocy. Bardzo fajna sprawa. Też fajnie, bo ten świetnie wygląda. Tutaj też to widzicie. Także Sonic wydaje wersje takie dla wszystkich i takie wersje dla tych donatorów, którzy dają mu pieniądze na rozwój i po prostu oni mają dostęp do każdej wersji, którą on tam co kilka dni nawet wydaje, czy coś, a reszta ma dostęp co tydzień, powiedzmy, czy co ile on to daje. Takie wersje publiczne. O, zobaczcie, jaki to jest fajny ta poświata taka od słońca. A, coś jest, że nie załapiemy się, ale bardzo fajna. Taka, wiecie, takie boskie promienia, co zawsze tak nazywałem. Dobra, zejdźmy na dół. Także zrobię jakąś donację chyba w najbliższym czasie i będę tutaj na bieżąco sobie miał te wszystkie wersje. Te nawet wystają, a te nie, bo to nie są bloczki. Także okej, powieśmy sobie to na ścianie. Może gdzieś. Tu jest taka miejscówka, nie? Tu sobie damy. Otwiera się. Okej, i tu mamy teraz miejsce na bronie. Wszystkie bronie akceptuję, myślę. Tak, to sobie tu ładujemy. Tak, w taki sposób zróbmy. No i tu możemy nawet, widzicie, przestawiać sobie kolejność. Patrzcie, to znika, teraz tam pojawia w tle. O, tak może zrobię. Ajajaj. Aha, dobre, patrzcie, zobaczcie, nawet tak, że położę w tym miejscu i to od razu w to miejsce wskakuje. Bardzo fajna sprawa. Co było? No arrows. Ciekawe. Dobra. To explosive arrows. Elemental arrows pewnie to dodaje. Dobra, także taki widzicie, taka skrzyneczka, jakby taki uchwyt po prostu na bronie. Też bardzo fajne. Właśnie wszystko takie, wiecie, z magazynem, że tu sobie wrzucimy rzeczy, a tu bronię, wiecie, powiesimy na ścianach, podchodzimy, widzimy jaką chcemy, ciach, zdejmujemy sobie to, co potrzebujemy. Także bardzo fajnie. No i jeszcze chciałem sprawdzić kilka rzeczy innych, także jeszcze się tam szybko udamy. Póki mamy czas, patrzeć, jak napierdziela teraz słońce, kurczę. Słoneczne dni, te sprawy. Kurde, to jest super. O, już jest wysoko słońce. Już jest naprawdę spora moc. Spora dawka światła. Także wiecie. Bardzo fajnie. Dobrze, tak fajnie śmigają te szaderki. To mi się podoba. Dobra, i teraz tak. Teraz jeszcze chciałem. Kolejną rzecz, i tak, to mamy tutaj, to tutaj, tu mamy te właśnie tabliczki. Nie wiem, czy to jest taki błąd 6. Tabliczki te właśnie, do których coś wkładamy. A, i tu jeszcze mamy takie drzwiczki. Taką szafkę, przeszkolną szafkę taką, na jeden przedmiot to jest chyba. Też bardzo fajne, jak mamy na przykład, wiecie, jakiś unikatowy miecz czy coś i chcemy go pokazać w takiej szafce. Nie wiem, czy mam wełnę i to jest właśnie teraz taka sprawa. Tylko sprawa, wiecie, hardkorowa. Tja.
No nie, nie mam, nie mam wełny. To mi się wydaje. Nie widzę. Obsydian. No niestety nie mam. A szkoda, bo bym zrobił, wam pokazał, no ale cóż, nie damy rady. Tak czy jak jest to taka właśnie szafeczka, ona ma takie drzwiczki, widziałem, też można chyba je otworzyć, zamknąć i właśnie w środku możemy umieścić przedmiot. Tak, wiecie, jaka fajna ekspozycja przedmiotu. A, to są z innego, tam jest desk, znowu. No i to było na tyle. Także jest chyba 8 typów takich różnych, z tego co mi się wydaje z opisu, 8 chyba typów tych właśnie miejsc do przechowywania różnych rzeczy. Także możemy. No tak, zapomniałem co było. Także bardzo, bardzo fajna sprawa właśnie, że możemy sobie w magazynie coś przechować. I właśnie popatrzeć co to jest, bo często właśnie w magazynach widziałem, że takie coś jest stosowane, a ta domyślna taka tabliczka Minecraftowa gdzieś tutaj jest taka, to ona jest właśnie na jeden przedmiot chyba tylko niestety, także tak mało, jak dla mnie mało spełnia swoje zadanie, to jest znacznie ciekawsze, też właśnie może dlatego, że po prostu lubię mody, a czasami po prostu mody są lepiej jakby wymyślone, wiecie, zaprogramowane niż to co robi Mojang, także czekajcie, gdzie to jest. Także myślę, że warto się zainteresować tą modyfikacją. O, to właśnie ramka na przedmiot i widzicie, jest dosyć kosztowna. Skórę potrzeba na przykład. Także właśnie bardzo fajnie, bo drewno to wiecie, wszędzie dostępne, można sobie spokojnie zrobić taką. Jak to, tabliczkę? No, tabliczkę stawiamy sobie ładnie, widzicie. On tak na dolnej krawędzi się robi, na górnej chyba nie można. Nad skrzynią też nie można, tutaj nie wiem, czy. Aha, bo to jest tutaj, dobra. Nie mogą być tak obok siebie na jednej krawędzi. No, a żeby postawić ją na skrzynce, to z shiftem. A tu nie. Tu chciałem postawić. Co się stało? Chyba tam postawiłem na przodzie, nie? No właśnie, no, można zrobić na skrzynce, znaczy fajnie wszystko śmiga. Tu możemy mieć coś na boku, tu coś na boku. Także wiecie, jak jest kilka takich przedmiotów, na przykład właśnie jedzenie, chcemy mieć każdy typ, to możemy sobie, wiecie, tutaj posegregować, tu posegregować. Wszystko widzimy, jakie dokładnie typy tam się znajdują. Także myślę, że ta modyfikacja jest bardzo ciekawa i warta zainteresowania. Nawet jak ktoś nie gra, nie ma dużo modów, to myślę, że bardzo przydatna właśnie, głównie w magazynowaniu myślę, że. No więcej zastosowań to tak zbytnio nie ma, żeby to gdzieś się przydawało. Myślę, że chyba tylko magazyny tak w sumie. Też nie przychodzi mi nic do głowy, ale myślę, że magazyny będą tutaj najbardziej adekwatne do zastosowania. Także mówię, możecie tutaj sobie zainstalować i sprawdzić. To chyba tam wymaga Forge'a tylko. No, teraz wszystko wymaga tylko Forge'a, bo w sumie z modeloaderem ma złączony. Także mówię, bardzo fajnie, bardzo, bardzo przydatna sprawa. I myślę, że nasze wszystkim się przyda, takie wiecie, praktyczne. Także co, sami sobie wybierzecie. Ja wam tutaj pokazałem. Będę jeszcze kończył mój magazyn w końcu i dorzucę tam te wszystkie rzeczy do skrzynek. Myślę, posegreguję to na tyle, ile się będzie dało posegregować. Na pewno będzie skrzynka z różnymi głupotami i właśnie do nich na przykład przydadzą mi się tabliczki, gdzie sobie zaznaczę co jest tutaj, co jest winne i tak dalej, jeśli będzie kilka skrzynek jakiegoś badziewia, takiego wiecie, pojedynczych rzeczy, które ciężko gdzieś przypisać do jakiejś kategorii konkretnej. Także co? Dzięki wam serdecznie za oglądanie. To już takie moje chyba tradycyjne miejsce, kurczę, żeby kończyć, nie? Zobaczcie, teraz jeszcze, a w formie światła akurat jest południe. Także co? Trzymajcie się cieplutko i co? Do zobaczenia za tydzień. Cześć.